Paweł Gołuch, Ząb. To był zwykły wtorek. Lato. Wiatr kołysał krzakiem róż. Nic nie wskazywało na to, że to dzisiaj, że to już. Bez sygnałów alarmowych, bicia dzwonów, grania trąb. Tak zwyczajnie. Piotrusiowi przy śniadaniu wypadł ząb. Oczywiście był to mleczek i od kilku dni się chwiał. Piotruś jednak nie zaprzeczał, że się go usunąć bał. W kółko pytał, czy to boli? Czy poleci dużo krwi? Czy na pewno już powoli nowy ząbek rośnie mi? Martwił się tym także wtedy, gdy przy stole rano siadł. I nie zauważył kiedy ząb niechcący z bułką zjadł. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.